Na hali obiektu sportowego Kolejarz w Katowicach rozegrano drugą edycję turnieju Gieksa Business Cup. W zawodach o charakterze towarzyskim spotkali się pracownicy trójkolorowych, a także przyjaciele klubu. Spotkało się 8 firm, między innymi również drużyna Urzędu Miasta brała udział w tych rozgrywkach, także fajna, miła okazja do spędzenia razem czasu. Nasza drużyna Urzędu Miasta Katowice, no zajęliśmy w ostatecznym rozrachunku 5. miejsce, z tym, że w grupie no, były minimalne różnice punktowe, żebyśmy mogliśmy grać o 1. miejsce bądź o 7., więc zagraliśmy o 5., które wywalczyliśmy. W turnieju zwyciężyła drużyna MPGK Katowice, która w finale pokonała pierwszą drużynę GKS-u 2-0. Celem wydarzenia była integracja środowiska biznesowego skupionego wokół Górniczego Klubu Sportowego. Staramy się cały czas jakieś takie atrakcje dodatkowe przygotowywać dla tych partnerów właśnie z klubu biznesu. To nie tylko spotkania przy okazji dnia meczowego pierwszego zespołu, to również wiele takich dodatkowych eventów, którymi staramy się zaskakiwać tych naszych partnerów właśnie. Myślę, że to jest fantastyczna sprawa. Nie tylko tu chodzi o aktywizację sportową, o dobrą zabawę przede wszystkim, ale głównie o to, żeby zintegrować to środowisko skupione wokół GKS-u Katowice, środowisko biznesowe z naciskiem właśnie na biznesowe, którego jest coraz więcej w Gieksie. No i myślę, oby więcej takich eventów, oby więcej takich wydarzeń. Rozgrywki cieszyły się sporym zainteresowaniem, dlatego organizatorzy zapowiadają kolejne edycje turnieju. Na pewno to nie jest ostatni raz, kiedy się spotykamy właśnie w takim gronie. Już jest przewidziana kolejna edycja na wiosnę, także tym razem na otwartym boisku. Także na pewno ten projekt będzie kontynuowany. Nagrody dla najlepszych ufundowanych Urząd Miasta Katowice.